Siemanko, Edubie. Ja jestem Zeneka, to jest Might and Magic Duel of Champions. Przyszedł czas, aby przetestować kurna nową kartę, którą dostałem. No jeszcze z jedną z wielu, ale ta jest akurat, no, bardzo dobra. To jest bardzo dobra karta, jest to Potęga Morza. Potęgę Morza przetestuję grając Ishumą, Władcą Smoków ze świątyni. Jest to świątynia, takie wydarzenia. Tydzień podatków, 3 razy, 2 razy tydzień dzikich dusz, bo grałem sporo magików. Dzień świra, dzień świątyni 2 razy, tydzień najemników, 2 razy, nie, raz tydzień najemników, 2 razy dzień świra, 2 razy tydzień dzikich dusz, no i ten kurczę tydzień podatków 3 razy. No i stwory takie, rybak, przekupień, kurczę, premium, na co? Na bogato, totalia będzie dzisiaj. Źródlany duch 4 razy, koralowa kapłanka 4, kappa kurna 4, strażnik czegoś tam 4, wani zame 4 razy, no. Kapłanka, bo nie wiadomo czego, to 2 razy, bo tylko dwie karty grałbym pewnie za 4, jakbym miał więcej tych kart, bo są naprawdę grube. Perłowa kapłanka i Mizukami, których też bym wrzucił co najmniej dwie, bo są dość dobre. Magiczna tarcza się przydaje. No i Naga, Władca Przepływów, 2 razy. Mam ich chyba więcej tych kart. Ile mam tych kart? Gdzie one do diaska są? Nie, dwie mam tylko. No. Czyli tak, dwie nagie Władce Przepływów, 2 razy naga Władca Przepływów, może tak. Mam jeszcze jakieś inne stwory tutaj, jakiegoś Yeti z góry, cienia, albo ewentualnie tego jeszcze chciałbym przetestować, ale chyba nie w tej talii. No dobra, tak wyglądają stwory, tak wyglądają zaklęcia. 3 razy lodowa skrupa, 3 razy promień, 2 razy monsun, lodowe kolce 3 razy, 2 razy gejzer, raz potęga morza i 2 razy słowo światła. No i dobra, zobaczmy jak to się sprawi w walce. Zaraz, czy tam coś się stało? Aha, bo tam ten, wywaliłem tą kartę i wrzuciłem ją z powrotem. Ale dobra, dla pewności jeszcze sprawdzę. Stwory. Tak, są dwie nagie. Dobra, no to gram. Let's go. Pograłem trochę tą talią, całkiem się spoko gra, bez tych łudów szczęścia, jakoś przyzwyczaiłem się z graniem na łudach szczęścia, grając tym flashbane'em, teraz tak jakoś dziwnie mi się gra deckiem bez kurna łudów szczęścia. No dobra, postawmy rybę, pójdźmy w powera, za 2 nic nie ma, znaczy w sumie jest ten czar. Zobaczymy, czy będzie warto to grać, czy po prostu to... Nie no, ja nie wiem, jak ja nagrywam, to ja zawsze dobieram gości, którzy kurna zaczną turę i kurna od razu jest quit. No ja naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. Widzę kurna moją ten niesamowitą ksywkę, od razu się poptają. Mighty Zenek i adios. Dobra, czy to wziąć to może? Zaryzykuję. Takie ustawienie. Gram z tym modem oczywiście, cały czas mam zainstalowany ten mod, dlatego są takie tła, a nie inne i dlatego karty są niebieskie, a nie inne. Dobra, czy ja to chcę dość gdzieś to postawić? Tutaj postawię tą ziomalkę, zakończę turę. W następnej turce postawię, kurczę, sobie koralową kapłankę i sprzątnę tego typa. Albo tego. Nawet nie zaatakował, genialnie. Naprawdę... genialnie. Zróbmy takie coś. Pyk. Jazdencja. Szczerze mówiąc, to mogę ją tutaj postawić. Co? Albik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Używa kominy. Dobra. Jakiś palacz w piecu albo coś w tym stylu. No nie, wywalił mi mojego premium przekupienia. God damn it, jak ja wyciągnę teraz swoją kurna potęgę morza. God damn it, nie wierzę. Dobra, co by tutaj zagrać? Już wiem co zagrać. Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego i let's go. Teraz bym poszedł w magię chyba.
Chociaż może niekoniecznie. Dobra, pójdę w magię. Czy tak myślałem po prostu taką kartę zagrać, a nie ten jak levelować bohatera. Bo magiczna tarcza się przyda. Bardzo się przyda w tym momencie. Zróbmy coś takiego. Zróbmy. Ucieknijmy tam. Ucieknijmy. Ucieczka to najlepsze rozwiązanie. Teraz coś takiego i let's go. No i gościu tutaj jest ten właśnie tam, gdzie powinien być. O właśnie. Dobra, teraz co ja chcę zrobić? Nie ma, kurczę, żadnych lodowych kolców. Co jest fejlogrodem lekkim. Co tu wykombinować? 6 surowca. Mogę postawić kapę soję. Albo zagrać koralową. Perłową, w sumie nie koralową. Perłową i postawić ją tutaj, to postawić tu i... Czy to miałoby sens? Nie wiem. Zaraz on ma 3. Zaraz może mi tu łupnąć jakiegoś fireballa na głowę. Czy to ma sens, Boże? Trochę źle się ustawiłem tymi kartami od samego początku. Może zagrać to po prostu. On to zginie. Niedobrze. Dobra, zagram tą ziomalkę. Albo nie, zagram. Zaraz. Jak to może być zrobione? Tu fireball wszystko może grzmotnąć. Wyżej postawię. O. To tutaj. To postawię tutaj. No tak czy siak fireballem może mi ścisnąć tutaj te wszystkie karciochy. Dobra. Fajnie by było, jakby to przeżyło. No pytanie, czy przeżyje. I pytanie, czy on ma fireballa w ogóle. Nie ma fireballa. Dobra. Teraz co mi dojdzie? Komin jeszcze. No trochę skisił, bo tym ja sobie zaatakuję i ten gość jest sparaliżowany. W sumie ta ziomalka, Lilim. Teraz, co ja chcę zrobić? Na pewno zaatakować to. Teraz wziąć, może postawić tą ziomalkę tutaj. Przestawić to tu. To buchnąć tak. To buchnąć tak. Co jeszcze? 2 sztuki surowca. To może zrobić coś takiego. To buchnąć tak. No i dobra. 2. Nie mam żadnych strzelców, których bym sobie ustawił w drugim szeregu. No dobra, zakończmy to. Pytanie, czy gościu ma jakieś fireballiksa, czy nie? Ma to za to. To niedobrze. Zabiję moją perłową kapłankę. Gostek, nie wierzę. Co on zrobił? O Boże, tak się kończy, jak się nie czyta, jak nie zna kart, albo jak się nie rozumie w ogóle ich umiejętność. To było genialne. Zapewne quit zrobił. Wiedziałem, po prostu... Nie, no to było do przewidzenia, gościu zaraz kurna quit zrobi. Zobaczył, co tu się stało, nie wie w ogóle, co ma zrobić. Dobra, przeczytał pewnie ten opis karty. Dobra, na razie. Ja, po prostu mistrzostwo świata. Ja wiem. On zaczyna, to akurat mi się to styknie. Za 2 sobie postawię tą ziomalkę. No, nawet jeszcze nic nie zagrał. Zarąbiaszcze. Świetnie się gra tą świątynią. Nawet nie musiałem, kurna, znaczy tam bym użył pewnie tej potęgi morza, ale mi wywaliło tego przekupienia w pewnym momencie. Nie mogłem nic sobie wyciągnąć jakiegoś, kurna, konkretnego. W sumie i tak mógłbym wyciągnąć nim tylko tą potęgę morza. Więc poza tym. Dobra, postawmy tego ziomka. On jest całkiem spoko. Pewnie przestawi to drzewo tutaj. Teraz ja łupnę to drzewo. Przestawi to drzewo, czy nie przestawi?
Ja bym tak zrobił. Ten ziomek jest dość niebezpieczny. A drugie drzewo postawił. No też tak można. Aha, no pewnie to jakieś tam OTK, slowpołki albo przewijarki on tu chce grać. No dobra. Takie coś. Teraz pójdźmy może w to. Dobra, pójdźmy w to. Let's go. Mógłbym za 3 postawić kapę i zagrać te obrażenia na tym badziewiu. To będę mógł zrobić w następnej turze najwyżej. Jest Lish. No nie wiem co to za deck w końcu. W sumie w czarę nie idzie i tak. Dobra. Czy ja chcę Lisha skontrować jakoś? Jakoś by się przydało go skontrować. Zara. Już mam niezłego pomysła, jak to zrobić. Tylko, że nie zabiję drzewa, jak to... Nie, nie da rady. Bo bym fajnie Lisha skontrował. Goddammit. Dobra, to najpierw zabiję to drzewo śmieszne, a w następnej turze postawię sobie perłową i skontruję Lisha troszkę. Chyba, że gość znowu jakieś drzewo mi wywali. To ile mam? Co ja mogę zagrać? Jak to zrobić, stara? W następnej turze, jak tego użyję umiejętności, to w następnej turze będę mógł użyć ten, by postawić perłową kapłankę. Dobra. Tu damage. Tu strzał. Tu atak. Boże, z tym drzewem się tu kotłuje, że ta jednostka zaraz zginie. Ja pierdzielę, nie wierzę. Dobra, postawię do tego ziomka, tu postawię rybę. Czego by nie można... Tego nie można targetować. Dobra, let's go. A Boże, upiora mi postawił. God damn it. Perłowa kapłanka numer 2. Finta. A jak to zrobić? Gejzer wymaga 3. A zaraz, już wiem jak to zrobić. Nie, to znowu będzie kiszka, bo nie znowu nie postawię perłowej kapłanki. God damn it! Jak zabiję upiora z pasywki, z umiejętności. Boże. Zaraz. Tak to zabić. Dobra, jakoś wyjdzie. Tak to zagrać. Tego ziomka postawić tutaj, a tym zaatakować. Dobra. Nie jest źle. Tym zaatakować, to zabić. Tym zaatakować. Dobra. No i ten ziomek jest teraz sparaliżowany i nie może, w sumie zahipnotyzowany i nie może atakować. No i o to chodziło w sumie. Jakaś magia tajemna się szykuje. Przekupień. Co on tu może wytargać? Ach, te niebieskie karty. No, ziom, dawaj. Boże. Jak to teraz zrobić? To trzeba pacnąć, tak? Znowu wziąć, użyć tego? Umiejętności trzeba będzie. Żeby to zabić sobie. Wizerka bym nie mógł użyć tak czy siak. No i dobra, mam 7 surowców. Co tu zagrać? Finta i niewrażliwość na odwet. Albo tą ziomalkę.
Dobra, jak to zrobić? To zaatakować. To postawić, to przestawić. Tym zaatakować, tym zaatakować, tym zaatakować. No i dobra, i zakończyć turę. Goddammit. Kart nie mamy? Chyba nie mamy. Cztery surowce zostały, to co on może zagrać. No to jest też niezłe, moc natury. Wszystkie są już te stworzenia walczące. Wręcz otrzymują połowę mniejsze obrażenia zaokrąglone w dół. Całkiem fajnie. Tylko... No tak, tu zostanie jeden, tu zostanie jeden. Zajebiście. Tylko co ja bym mógł zrobić? Trochę ten... Ryba tutaj, jak postawię rybę, to tak średnio to będzie wyglądać, bo tylko jedna karta bonus dostanie. To mi się nie widzi zbytnio. Ja wiem, może przestawię tego ziomka tu. Tu mu i tak na razie nic nie zagraża. Tu postawię rybę. Dobra, takie coś. To tego zabiję sobie. Tym dodam damage, damage, tons of damage. Tym też sobie zabiję. Fajnie, bo zginęło. Na pewno się przyda. No i tak, zostały 4 surowce. Dobra, nie będę dobierał karty, bo kart mam trochę. Pójdę sobie w magię. Chociaż mogę zadać 2 obrażeń z ten, z umiejętności. To jest kuszące. Nie, pójdę w magię sobie, dobra. Mogłem użyć tego, Boże, czemu ja tego nie użyłem na tej ziomalce? O Boże, Boże. No co zrobić? Będzie 2 damage'u i będzie 3 damage'u w sumie, bo będzie licznik. Ona może jeszcze ją zabić przy okazji, jak będzie chciała. Jak nie ma kart żadnych, to przynajmniej może użyć swojej umiejętności i zabić tą kapłankę. Ciekawe, czy tak zrobi. Boże, czemu ja tego nie użyłem? Tak to jest, jak się gra i gada jednocześnie, to się do końca nie można skupić na grze. To chyba na odwrót trzeba było zrobić jakoś. Tu rzucić ten. Chociaż on pewnie chciał myśleć, że licznik mu wystarczy. No dobra, skoro tak sądzisz. Co by to zrobić? Na pewno użyć tego trzeba. To się przyda, będzie tons of damage. Dobra, to ginie. W takim razie... To też prawie zginie. To z GG, co ja robię, Boże. Dobra, pobawię się. Co by to zrobić? To prawie zginie. Dobra, zabiję to. Dobra, GG, nie ma co się bawić. No, to taki przyjemny deck, naprawdę tym się mi śmiga prawie tak samo miło, albo nawet można powiedzieć, że tak samo jak tym kurna Flashbane'em czy Nergalem przed znerfieniem. Naprawdę jest to zajebista talia. Na pewno jeszcze nakręcę z tego filmik jeden. Na dzisiaj zakończę, bo jakoś specjalnie chyba czasu nie mam, żeby siedzieć jeszcze trochę i nagrywać. No, tak jak mówiłem, to jest zajebista talia. Myślę nad tym, żeby dodać do tej talii na przykład tą ziomalkę. Przywraca długotrwałe zaklęcie lub puszcz szczęścia do ręki jej właściciela. Właśnie. Ta by ziomalka się przydała właśnie na tą moc natury. Postawiłbym sobie ją i bym mu wywalił to kurczę do ręki. No szkoda, że to nie wywala do cmentarza tych kart na przykład, bo bym mógł sobie takiego dispela z niej sobie zrobić po prostu jakiegoś. No ale to jest całkiem niezłe. Mam ich 5, także można by 3 wrzucić te pieśniarki i wtedy coś kombinować z nimi. Są całkiem niezłe karty. Właśnie ta moc natury, tak żeby obalić te wszystkie jakieś długotrwałe bonusy przeciwnika. To jest też fajna karta, te Okane no Okane. Też można by coś z tym pokminić. Uniemożliwia czerpanie surowców z kart i umiejętności. Takie trochę średnie, szczerze mówiąc, ale można by coś spróbować. Jakiś deck ciekawy może zmontować. Kto wie, co by z tego wyszło. Co jest jeszcze fajne? To jest takie sobie,
żeby to mogło korzystać, kurczę, z czarów, te, które użyje od przeciwnika, czy tych budów szczęścia. On może być rękę przeciwnika i wykorzystać znajdujące się w niej zaklęcie lub łód szczęścia. No właśnie. Musisz wypełnić wszystkie wymagania i zapłacić za jej użycie. No właśnie, żeby to chociaż można było użyć tej karty za darmo, tego czaru albo tego łódu szczęścia, to ta karta by była wtedy potężna, Jezus Maria. To by była zajebista karta, a tak trzeba płacić. No, no jedynym bonusem tak naprawdę tego jest, że nie wiem, możemy spojrzeć na rękę przeciwnika. Nie wiem, czy to pokazuje całą rękę przeciwnika, czy tylko pokazuje nam czary, bo szczerze mówiąc nie używałem tej karty jeszcze ani razu. To jedynym bonusem tej karty jest to, że możemy spojrzeć na rękę przeciwnika i drugim takim bonusem jest to, że po prostu używamy jego karty, a nie swojej. U nas zostaje karta nieużywana, a jemu zabieramy po prostu z ręki jedną kartę, tak? Czyli takie jakby wywalenie karty z ręki tak naprawdę. Szkoda, że nie ma opcji, żeby umieścić po prostu to zaklęcie na tym, na cmentarzu bez używania tego zaklęcia, bo tutaj tylko trzeba je użyć i tyle, nie można zrobić nic innego. Chyba nie ma opcji umieszczenia tej karty po prostu na cmentarzu tego czaru i nie używania go, żeby nie płacić za niego surowców ewentualnie. Także to jest takie sobie, to jest dobre nawet, te kabuki tej. Można go wrzucić jak ktoś gra, tylko trzeba grać na łódy szczęścia. No. On jest dość dobry, fajnie by zastąpił tego kurna rybę. Właśnie w tej sytuacji, gdzie tam musiałem przestawiać tego kurczę zioma, strażnika, to ten jest całkiem niezły, bo po prostu można go wstawić na jakąś kartę, ta karta wraca do ręki, a on sobie też tam kurna jest i doładowuje nam atak honorem i odwet. Także to jest nawet ciekawa karta, też można coś pokminić z tym. No, no i to by było na tyle, tam kombinacji jest sporo, to tym można spróbować zagrać nawet, ale to jest taki średnie raczej. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam na następny odcinek. Na razie.